Witajcie, meczki z Central, w kolejnym odcinku z Hardon 4 na motocyklu Road 56 jako Austro-Węgry. W ostatnim odcinku dołączyliśmy do wojny przeciwko Jugosławii, która zakończyła się niezbyt dobrze dla Jugosławii, jak sami możecie zauważyć. Teraz mamy takie problemy, że mamy ten nacjonalizm cały, właśnie serbski i chorwacki, i my teraz musimy się jakoś tym zająć. Więc pytanie jest takie... Więc tak, albo możemy wyzwolić to i usunąć sobie w miarę to, albo nie. Ale na razie sobie zróbmy to. W głównej mierze my to mamy to, tylko że tam pisze, żebyśmy po prostu musieli ich usunąć. Okej, okay, ale udało nam się tutaj przejąć, więc papa Włosi, he? Macie... Możecie sobie iść stąd, heh. Więc na razie sobie dodajmy ten chory, dlatego że naprawdę ich potrzebujemy. I teraz czekamy w sumie w głównej mierze, dlatego że... Że jeżeli tutaj... Po prostu mamy dużo do zrobienia, a że tylko mamy, powiem, mało czasu. Więc tak, tutaj na przykład mamy Krym. Fajnie. Mamy tutaj tą Rosję. Mamy tą Rosję. Mamy te Niemcy. Mamy te Włochy. No i zobaczymy, co się będzie działo. Zobaczymy, czy się nam uda cokolwiek porobić. Jak na razie dobrze idzie. Nie powiem. Spodziewałem się gorszych rzeczy. Jak tam artyleria? Artyleria jeszcze musimy poczekać. Samoloty, okej. Dobra, jak na razie to my po prostu nie mamy już badań zbytnio do ogarnięcia. Okej, Rumunia ma White Peace. Teraz jest z tymi. Oj. Może zapytajmy się o to. Może będą chcieli nam przekazać. Nie powiem, ładnie się ustawili to. Co tutaj mamy? A możemy tutaj z trochę chorwackich. Okej. Nie wiem, dlaczego to mamy, ale z jakiegoś powodu mamy. Okej, co to jest? A. Dobrze dam? Tak, dobrze dam. Czasami nie wiem, który dokładnie jest poprawny, ale po prostu z pamięci po obrazkach wybieram. Okej, wygląda na to, że te Włochy... Te Włochy aż takie chyba nie są złe na nas. Za to, że zabraliśmy im część terenów. Chyba nie są. Ale wygląda na to, że... Że tutaj Rosja powoli ma kolejne wrogów. Które po prostu przedłużają im wojnę domową. I w sumie tyle. Okej. Okay. Coś tutaj. Nie zbyt. Tutaj w sumie prawie wszystko mamy zrobione. A więc musimy czekać. Teraz mamy problemy z manpowerem, dlatego że okupacja trochę nam nie pomaga, ale. Za to możemy zaatakować Rumunię. Wiecie, co to oznacza? Ja też nie wiem, co to oznacza, ale możemy to zrobić. Ok, więc tak. Możemy usunąć to po prostu usuwając. W sumie trochę po prostu mniejsze. Mamy albo to i wyzwoleniem. I wydaje mi się, że to powinniśmy zrobić. Więc tak. Annex. Ser.
i wyzwalamy was. O Jezus Maria, ale wy dostaniecie dużo terenów. Okej, okay, tak chcemy to wyzwalić. Dobra, więc tak, Rumunia nie ma nikogo tutaj, żeby ich wspomagać, więc możemy was zaatakować. Nikt nie będzie za wami płakać. I nasz atak był wielkim sukcesem, gdyby nie to, że część jednostek nie chce iść do przodu. Okej, przejdźcie szybko do stolicy po prostu. Okej, jesteśmy w stolicy. O nie, odcięli nas. Okej, o! Chciałem powiedzieć, o! To będzie trudna wojna, po czym się zakończyła. Okej, czy to są wszystkie terytoria, które są dla nas? Chyba tak. Okej, Mołdawia. A nie, to nie jest Mołdawia, myślałem, że to Mołdawia. Okej, więc wybierzesz się resztę. I wszyscy są szczęśliwi. Jej. W głównej mierze ja jestem szczęśliwy. Wy nie musicie być aż tak bardzo, ale to jest kwestia sporna. Możemy o tym porozmawiać. Kiedyś. Okej, co tutaj mamy z bronią? Mamy kolejne ulepszenie. Mamy trochę braków. Mamy w sumie stocznie. Okej, co tutaj jest? Mamy rumuński nacjonalizm. Ile nacjonalizmów jeszcze będziemy mieli? Okej, co tutaj jest? Will of the people. To nie jest jakieś. A to wszystko kosztuje. War support jest nawet dobry. Nie powiem, war support jest dobrą rzeczą. Więc teraz ustawiamy się na granicy z Czechosłowacją. Po czym będziemy musieli się zająć tym. Pytanie jest... Okej, jeżeli możemy dostać gościa, no to dlaczego nie? Pytanie jest takie, co jest lepsze? To jest lepsze. Jeżeli możemy się pozbyć tego, to tu się po prostu pozbędziemy. I dostaniemy jeszcze do tego kory. Nie wiem, co jest lepsze. Okej. Widzę, że tam już powoli się usuwamy. No mamy duży problem z manpowerem. Prawie wszystko nam zabiera. O, wow, powstała marionetka Serbii. Kto by się spodziewał? Wcale to tak nie było tak, że wcześniej już ona istniała. Okej, to jest 140 dni. Dobra, wiem już, dlaczego są minusy. Musimy zrobić to w 140 dni. Kurde, bo to nam zabierze dużo czasu. Ale my mamy te minusy na tym, więc nie ma to sensu, żebyśmy jakikolwiek sens był, żebyśmy to robili. Okej. Tutaj coś Norwegia robi. A my co możemy zrobić? Nic. W skrócie, po prostu nam się odblokowało to, co wcześniej mieliśmy wyłączone. Dobra, przynajmniej wiemy, że jedna dywizja się powstała. Co oznacza, że... Tak naprawdę nic nie oznacza. Oznacza, że po prostu miała manpower na sobie. A my... Mamy dużo tych, więc powinniśmy sobie robić fabryk militarnych w miarę. I rozbudować nasze lotnictwo. Tylko to zrobimy, kiedy będziemy mieć manpower. To na pewno jest dobry plan, żeby jak będziemy mieć manpower, żeby to zrobić. Pytanie jest takie, co powinniśmy teraz porobić, kiedy tak naprawdę nic się nam nie tworzy. Może kas? Nie, bo potrzebujemy lepszych działek. Teraz na pewno nam się odblokuje, tylko że... Okej, oba są szare, przez co nie widzę, czy to jest dostępne, czy nie.
Odwezmę sobie, dlatego że mamy tutaj dosyć dużo ludzi, a my nie chcemy, żeby tutaj nam aż tak bardzo niszczyli. Okej, więc w głównej mierze musimy po prostu zrobić zapas na kolejną wojnę. Więc niech się tutaj nam to robi. A my... Dobra, możemy tego gościa dostać. Się nam nawet przydał. Okej. Tutaj jakąś doktrynkę zrobić. Okej, mamy tutaj już doktrynkę. Okej, wygląda na to, że już trochę mamy rzeczy porobionych. No, nie widzę, żebyśmy mieli zbytnio naturalnych wrogów. Właśnie powstała Ukraina. Więc tak naprawdę, jeżeli pokonamy Czechosłowację, to chyba już nic nie będzie stało nam na drodze. Bo wiecie, bo w sumie kto by miał nas zaatakować? Włochy z zemsty. Niemcy, dlatego że to Niemcy. Soviet Union. Sowieci, bo to Sowieci. W sumie dużo osób. Tak, zaczynam przeliczyć. Ale na pewno nie będzie aż tak źle. No już na przykład pozbyliśmy się Rumunów. Jej. Co tutaj możemy dostać? 2,5. Albo zrobić plan czeski. Okej. Okay. A już nie mamy Royalist Support, ale chyba to nam nie pomagało zbytnio już pod koniec. Okej, okay, więc mamy albo możemy ścieżkę zrobić pokoju, albo wojny. A oprócz tego, że nie możemy ścieżki pokoju zrobić, no to wojnę zrobimy. Więc albo możemy po prostu... O, Masilus, co ta Ukraina robi? Sikomout robi. Przed chwilą im pomogliśmy, a tutaj padli od razu. Więc możemy po prostu zrobić tutaj, że zaatakować ich, albo zrobić to. Ale nie możemy tego zrobić, dlatego że też nie. To mi się podoba. Ej, może zrobić ścieżkę pokojową albo wojny, ale muszę paść. No to zrobi ścieżkę wojny. Możesz ich zaatakować, albo tutaj zrobić opór, ale muszą nie mogą istnieć, muszą być skapitulowani. Super ścieżka. Dużo wyboru. Dobra, coś tutaj. A, support equipment możemy ulepszać. I możemy coś pobudować. Zawsze budujemy w tym wypadku po prostu fabryki militarne, dlatego że one naprawdę się nam przydadzą. Zobaczcie, jak tutaj już stoi nam. W ogóle możemy już samoloty rozstawić. Przez to. Okej. Okay. Dodajemy was do tego. Okej. Okay. Bądźcie w tym. Co tutaj możemy porobić? W głównej mierze chcę po kolei robić. Ale niektóre rzeczy jeszcze mamy zablokowane. No lepsza rozwoja zawsze się przyda. Ok, więc w skrócie możemy ich was zaatakować. Tylko jest taki problem, że okazuje, że jesteście o wiele mocniejsi od nas. To jest prawdopodobnie prawdą. Ale my mamy jedną rzecz, której wy nie macie. Znaczy się, wy macie AI, a my nie mamy. To w sumie na obrót. Wy mamy jedną rzecz, której wy nie macie. Nie mamy AI. Więc w głównej mierze możemy sobie zrobić to. Po czym pójść z powrotem i zdobyć bonus na wojsko. Albo zrobić to jeszcze i w ogóle już mieć trochę ich w tyle. Okej. Okay. Więc możemy to zrobić, później zaatakować to, ale możemy najpierw dostać trochę bonusów do wojska i żeby trochę nam się wystawiło ludzi. Okej. Okay. Lepszy
Antytanki. Okej, okay, Molotov Ribbentrop Pact to nigdy nie jest miłe dla nikogo. Okej. Okay. Lepsze samoloty. I czy coś jeszcze? W ogóle mamy mnóstwo aluminium. Przejęliśmy chyba wszystkie tereny z aluminium. Okej, okay, więc pytanie jest takie, ile potrzebujemy, żebyśmy to zyskali? Chyba tylko Czechosłowację. Okej. Okay. Wysyłamy tutaj te dywizje. Tutaj coś się zbugowało. Okej, okay. O! Migranci! Jej! Kochajmy nas. Dobra, tutaj chcę ulepszyć. Okej. Okay. I mamy w sumie wolne fabryki. Pytanie jest, czy możemy... Nie. Nadal tego nie mamy. Dobra, więc w sumie więcej. Budujcie myśliwców. Że nie możemy nic innego robić, czy to budujcie myśliwce. Okej, okay. Tutaj wszystko mamy. O, w sumie chyba to potrzebujemy, żeby mieć to. No, okej, okay, zróbcie to. Dobra, samoloty robią się. Potrzebujemy ciężarówek. To jest akurat jedna z tych rzeczy, które ja się nie spodziewałem, że zobaczę. Okej. Okay. Więc niech się tutaj produkują. Okay. Ciągle się boję, bo teraz jak się to tutaj pokazują, to czasami mogę ominąć, że ktoś nas zaatakował, ale wtedy raczej usłyszę dźwięk, że ktoś nas zaatakował, więc... to tak... Czuję się niepewnie, ale może w pewnym czasie się już pewniej poczuję. Okej, okay, jak to wygląda? Wygląda na to, że jesteśmy w miarę gotowi, więc możemy przygotować już plany na wojnę. Co tam możemy zrobić? Możemy sobie ulepszyć od ten rzeczy. Doktrynkę. Mamy jakiś plan? No, jeszcze nie mamy. Okej. Okay. Lepsze działa. A tutaj więcej już nie mamy. Okej. Okay. W takim razie trochę gospodarki porobimy. I... Ot. Nie możemy tego zrobić? Nie mamy głównego działa. Czy naprawdę główne działo to jest jeden z tych... tych cały, wiecie... bomb, które jeszcze nie wybadaliśmy. I teraz dopiero wybadaliśmy. Tak, bojąc jedna z tych bomb. Okej, produkuj się tutaj. Potrzebujemy trochę closer supporta, więc na pewno się przydasz. Okej. Coś tutaj jeszcze ciekawego jest? Nie, w sumie musimy teraz wybadać trochę do przodu tych rzeczy. Okej, okay, Polscy zaatakowali Niemcy Polskę, a Polska jest w frakcji z tymi. Nie powiem, trochę śmiesznie to wygląda. A ci wyszli, są w frakcji z tymi. Okej. Okay. Okej, okay, co... Dobra, dużo się dzieje rzeczy na świecie. Tyle powiem. My się teraz szykujemy tylko na wojnę z Czechosłowacją i tyle. To nie jest nic poważnego. Okej. Okay. Szczerze powiem, to nie jest jakieś takie mega... Okej, okay, druga wojna się zakończyła i łomasz los, ale jest ich dużo. I nie sądzę, żeby to był jakiś wielki problem, z, że tak powiem, z
raz z Czechosłowacją, że tak wydaje się. Albo mi się wydaje, to są dwie różne rzeczy. Ale okej, okay, na razie sobie poczekajmy i spróbujmy sobie ogarnąć to. Okej. Okay. No i teraz Rosja jednoczy się z powrotem. Na szczęście my nie mamy żadnych ich poważniejszych terenów, więc fajnie. Okej. Okay. Jak tam Czesi? Dobrze wam się wiedzie? Oby. To wiecie, bo ja to bym chciał, jakbyście tutaj tak się do mnie przyłączyli. Wtedy byłoby fajniej. Masz los, ale my już fabryk tych militarnych mamy sporo. Okej, okay, może coś sobie tutaj porobimy. Dlatego, że dosłownie nic nie robiłem z tymi. Okej. Okay. Co tam z budowy? Możemy sobie ulepszyć samolot. I możemy sobie więcej budować tych rzeczy. Okej, okay, lepsze wydobycie. Jak tam to wygląda? Szczerze nie wygląda tak źle. Okej, okay, mamy już Wargol. W sumie mamy wszystko z tego zrobionego. Możemy jeszcze to zrobić, ale myślę, że to nie jest jakieś najważniejsze. I teraz czas zaatakować ich. Tutaj widzą, że po pierwsze poszli jako faszyści, a po drugie mają tego gościa. Nie kojarzę go nawet. Okej, atakujemy was. Mówiłem, że to nie będzie aż tak złe na atak. No, już się przebiliśmy. Czekajcie, czy wy zaatakowaliście Polskę? Kim wy jesteście w wojnie? Wy... Jak ja was nienawidzę. Jak ja was nienawidzę. Dołączyj do tamtych. Ach. Autosave. Chodzi o to, że jeżeli dołączą do tamtych, do Niemców, to my kompletnie, ale to kompletnie nie mamy wystarczająco jednostek, żeby się tym zająć. Bo jak sami widzicie, my na tych to pójdziemy, no będzie łatwo, tylko że już na resztę nie będzie, dlatego, że po prostu nie mamy wystarczająco jednostek na Niemcy. Jeżeli Czechosłowacja dołączy, tak, no, jeżeli tutaj, to to jest jakąś wojnę domową. No, musimy się mocniej przygotować. Szczerze powiem, kolejny odcinek, jeżeli ma wyglądać na tym, że ja będę budować armię, no to nie jest zbyt miły. W takim razie... według mnie... teraz... ja sobie tutaj porobię te wszystkie rzeczy. What? Jak mam to zrobić, jeżeli nie jestem podstawowym państwem? Na czym to ma polegać? A, to zostanie pominięte, okej. Okay. Myślałem, że takie, że what? Że tam nie możemy tego zrobić? Ale okej. Okay. Ja naprawdę nie wiem, o co chodzi. Czy to jest coś takiego, że my tutaj gdzieś to mamy? Tą ideę? Nie wygląda na to. Dobra, w takim razie w międzyczasie sobie tutaj będę wszystko to budować. Mamy jeszcze całe drzewko gospodarcze, które tak nie dotknęliśmy dosłownie. W takim razie widzimy się w kolejnym odcinku, w którym będę już bardziej przygotowany. Z wami Trachol w Hardzowanie 4.
jako Ostrowęgry. No to, cześć.